Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Marko Brage, a przed wami kolejny materiał z gry Elden Ring w wyzwaniu bez levelowania na pierwszym levelu, tak? L1 Run Level 1, Ring Level 1, jak zwał, tak zwał, wiecie o co chodzi. W takim bądź razie zapraszam do oglądania. Dobra, słuchajcie, teraz dopiero prawdziwy sprawdzian. Oj, jak będzie boleć. No. Oj, jak będzie boleć. No nie wiem, spróbuję kilka razy, później się jeszcze udam do tego łaty. Może coś tam, jakiś kamień znajdę do ulepszeń, chociaż tę katanę. Oj, będzie boleć. Oj, będzie. Ja, gdzie to było? Wulkaniczny dwór? Nie. Kościół miasta więziennego. Ale będzie w pierdu. No. Jeszcze ten jeden boss dzieli mi od mojej broni do tego wyzwania. Ale ja to tak słabo widzę, że o matulu. 350 otworzyli bramy, jakby Godzilla miała wyjść. No. Ruda Godzilla 350. Ruda Godzilla. Oj, z grubasem to będą ciężary. No, straszne, powiem ci. Floriano, Shanty, tak się wkręciłeś, że Steam się przedłużył. Ale to tylko godzinę. To tylko godzinę i dłużej nie gram. Dłużej nie gram, bo szkoda mi mojej psychiki już dosyć wyjechanej. Zwłaszcza, że ten boss to mnie totalnie to zgwałci. No, totalnie brak wyczucia. No, super. No, brakuje totalnie. Muszę tak wyczuć. Ja nie lubię parować w ogóle. Ja nie umiem totalnie parować. W takich grach totalnie. A teraz jestem zmuszony wręcz, ale będzie bida. Proszę być grubszym gdzie indziej. 350 popieram, plus 200. Plus 200, jedno parowanie mi tylko wyszło. Matko kochana. Shanty, a ja dalej nawalam w Far Cry 5. Misja z Hurkiem teraz. O, ile już masz godzin? Podoba się giera, czy taka trochę powtarzalna, bo... Znaczy, to w każdy Far Cry jest w pewnym stopniu powtarzalny. Ale czy ci się podoba? Czy czujesz już pewne znużenie? Tamtych osto te ogrywasz te Far Cry'e. No właśnie. To ja może spróbujemy tym, kurczę, tym zamiast parowania, bo nie umiem parować, kurna. Może byśmy spróbowali tego popiołu jeszcze. To krwawienie, broń na jedną rękę. Znaczy na dwie, przepraszam, zamiast na jednej. Zerknąłem, tylko 350. Jest spoko, a jak jest spoko, to spoko. To się cieszę, kurczę, ta mucha to po prostu mnie irytuje. Pierwsze co, to ją szybciej zabiłem po transmisji niż jakiegoś bossa. Zobaczymy. Ten popiół, ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Nie
Zwłaszcza, że totalnie nie umiem unikać tych kul nawet. Ten most na dźwigni. Spróbuję przeskoczyć. Ale co mi to da? To ominiesz go. Nie, nie ominę go, co ty? Raz mi się tam uda. Wyszło mi tutaj. Ała! Jak do tej pory najlepsze podejście. Mam pewną taktykę, żeby... Wykurwiaj, ta mucha, jak ona mnie irytuje. Zabiję ją normalnie dzisiaj i wyobrażę sobie, że to jest moja kiero, nie? Jak to mi daje przyjemność taką dzisiaj, że ja pierdzielę, nie? Ech! O, idzie na mnie, to może sparuje. Albo nie. Nie paruje. Chwila. I czekamy, atakujemy dwa razy i uciekamy. O, widzicie? Jak ładnie można nabić. Aj, tu nie wyczułem. Tu nie wyczułem. A już patrz, druga faza. Widzicie? Jest lepiej niż ostatnio? Jest lepiej. Parowania używam? Nie używam. Wystarczy swój styl gry po prostu odnaleźć w tej produkcji. Tak. No i jakoś brnąć do przodu i ćwiczyć. Przede wszystkim ćwiczyć, bo ja trochę, no nie ukrywam, no trochę 7 godzin, 6. Poza transmisją klepałem tylko tego bossa. Non-topper. Non-topper, słuchajcie.
No dajesz, chłopie, miałem całego dnia. Raczej nocy. Kocham, jak tracę target. No niestety to się często zdarza. No, widzicie? Coś to wolno krwawienie się nabija. Za długie pauzy robi. I nie ten atak, który bym chciał. Tak wolno to idzie. Znaczy już w takiej długości jestem na drugiej fazie. Ale ćwiczymy przynajmniej te uniki, one są bardzo ważne. Przynajmniej w moim przypadku, bo ja nie umiem parować, nie? Niestety się brutalnie okazało, jak ćwiczyłem. Okej, o to mi chodziło, żeby się zaciął. Ale nie zawsze to się uda. Z góry wam mówię. Właśnie, to jest... Kurwia mnie ten atak. I to, że tracę target często. Ojej. Ach. No nie zawsze się uda uniknąć, no co ja poradzę. Ale to też można wyćwiczyć. Dobra. Dobra. Ajajaj! Jak mnie to wkurza. A, i widzicie, no nie miałem jak zmanewrować. Oj, kurczę, nie wyszło. Ale to nie zawsze jest tak, słuchajcie, że tak długo to idzie. Tak wyjątkowo, wyjątkowo też zależy trochę od bossa, nie? Że będzie atakował akurat tymi atakami, które ja chcę, żeby zaatakował. A przede wszystkim interesuje mnie te podwójne uderzenie i ten dash. Zwłaszcza ten dash. To jest mój ulubiony atak jego. Tylko trzeba chwilkę poczekać, żeby zrobić unik. Ale wtedy dwa przynajmniej ataki klepiemy mu i jeżeli drugi raz to powtórzy, to już praktycznie ma krwawienie. A tutaj coś nie chciał. Coś się chyba na mnie, kurczę, już poznał.
I nie chciał tego ataku. Do 17 jakoś szło. O, widzicie, ani razu nie mogę uniknąć. Coś złego się ze mną zaczyna znowu dziać. Ach. Szlak bycie. Mendo. Wredna. Myślisz, że mnie tak trafisz? Kurwa, co jest z tym atakiem moim? O, już jest śmierć. Bo mi się zachciało leczyć teraz. Jak się tak turla, to wygląda jak pampacz. O jejku, 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 jejku. Wkurza mnie to, bo nie atakuje właśnie tak, jakbym chciał, tym daszem. W drugiej fazie oczywiście. To krwawienie nie może się nabić. No to bez tego nie ogramy tej, nie wygramy tej walki bez nabijania krwawienia. No ale cóż zrobić? Wyczucie i uniki też przede wszystkim. Na propsie, nie? I aj, tutaj właśnie. Kurczę, to jest ten problem, jak chcecie go zaciąć, że akurat staje w takim chusteczkowym momencie. I nie ma jak uniknąć nawet. Jezu, jak mogę tak zmarnować okazję na atak. Dobra, udało się. Ty, ale mam strategię chyba. Ale mam pomysła. Mamo, mam plan. Ała, albo go nie mam. Cwaniaczku. O-o. Gnoj! A! Cheater! To cheat był! Jak dwa razy pod rząd zrobił ten atak. A! Fuck! Ale mam plan. Ale mam plana. Kurczę, jednak gdzieś ta żarówka się w tym pustym łbie jednak potrafi zaświecić czasami. Zacnę tego gnoja o ścianę i będę atakował tym atakiem. Im dłużej, a tym większe obrażenia mu spróbuję zadać. No, jakiś plan mamy, tylko gorzej z wykonaniem.
Tiboruś, też muszę, muszę pałkę ulepszyć, bo mało co bije. No, no niestety, bez tego ani rusz. Jeszcze dzisiaj odkryłem, że jak się zbufujesz, pałką, to atak R2 jest inny niż normalnie. Dzisiaj? No, to dobrze, że odkryłeś, Tiborku. To dobrze, że odkryłeś. Geniusz. Czy ja wiem? A ten Morgid mnie wkurzył, bo debil ciągle odskakuje i muszę za nim biegać. No, jest. On ma takie właśnie durnowate ruchy. Z drugiej strony ten pornograficzny gruba zrobi to samo. Ja nie wiem, coś z... kurczę... czym karmili tych, tych bossów, ale... naprawdę. No, no ten Morgid też mnie wczoraj wkurzał. Później on odskakuje jeszcze tymi atakami dystansowymi wali, tymi sztyletami gównianymi. O nie! Co jest kurwa grane ze mną, że nie mogę tego prostego ataku uniknąć? O, jeszcze nie trafiłem. Ale mogę do niego robić uniki, też jakieś obrażenia wbijać. To nie, bo po co? Ała, haha, chujku, nie cwaniakuj tam. Jak mnie kurwica zastrzeli? Sobie nawet nie zdajecie z tego sprawy. No nie, no serio. Za dużo błędów znowu popełniam, no a raczej chyba nic z tego nie będzie, ale ładne podejście powiem, chyba najlepsze jak do tej pory. No ale za szybko unik. Gdyby nie to, słuchajcie, to już jesteśmy w domu. Jezus. Weź się człowieku. Nie wkur. No patrz no. Teraz to on przejął moją strategię. Specjalnie. Patrzcie jak to się bossowie uczą. Naszych ataków.
ponieważ to coś niesamowitego. Za szybko unik zrobiłem. Noż job, twoja mać, no. Tak niewiele brakowało, ale za dużo błędów robię, kurczę, ten jego wybicie brzuchem, kurczę, jakbym się w końcu nauczył za każdym razem unikać, to może byśmy coś z tego mieli, nie? Ja to jednak faktycznie gram jak dupa, no. Panie, pan grasz jak dupa i wyglądasz pan jak dupa. Tiborku, poproszę o alert. Panie, pan grasz jak dupa i w ogóle jesteś dupa i to z uszami. Tak blisko, no. To jest po prostu random bullshit, a nie nauka. No, to też prawda. Tiborku, to też prawda. Random bullshit, no właśnie. No i co ci teraz? Głupio? No nie, no nie mogę trafić w tego luja. Ja pierdolę. Weź się nie wkurw. Dobra, już nie mam. Ja już nie mam eliksirów. Mogę go w dupę pocałować. Niestety. Za dużo błędów z tym, kurczę, jego odbicia brzuchem popełniłem. Teraz jak trza, jak nie potrzeba, to unikam. Po prostu. O, teraz to nie trafiłem. O, też nie wyczułem. Totalnie. No nic, nie zawsze się uda. Dajcie. Ja nie wiem, ja to mam pecha. Jak nie trzeba, to uniki wchodzą. O, pięknie. To jest świetny zasięg. To tu nie, oczywiście nie jest problem w zasięgu, ale... O-o. Ty gruba szmaciaro, no. Kurna, no nie. Ja nie wiem, no. Jestem chyba psychiczny jakiś, nie wiem, zdeformowany, nie? Jak nie potrzeba, to uniki wchodzą, nie? A jak potrzebowałem tego szczęścia, to się zdupcyło, nie? Aj, prawie. No nie mogę, kurczę. Przez minutę, no. Kurna, jego mać, no. Ech, ta gra. Ech, te wyzwanka. Mnie chyba doprowadzą do szału. Pan grać jak dupa i w ogóle jesteś dupa i to z uszami. Thank you.
Ja pierdolę. Uwaga, podniecony chłop bije gruby. Podniecony. Czy ja wiem? Podnieconym nie jestem. Podnieconym nie jestem, ale takie dobre myśli mi się akurat. Tylko tutaj hasło padło, Biotic Nova już. Już zapominam o Bożym Świecie. Ale ja tak mam, no co ja zrobię? Ale czy ja pognieconym się nie nazwał? Chyba pognieconym. To może tak. Maro, to by ją już... Shanti, ja to nie ty. To trzeba być tobą, żeby... Żeby mieć takie podejście. To by musiał być tobą. Serio. Ała! Gnoju! O-o. Tobie, Shanti, tylko jedno w głowie. Później się dziwisz, że żadna cię nie chce. Później się, Shanti, dziwisz, że żadna cię nie chce. Dobra, myślałem, że się zatnę. Dobra, grubasie. Masz się zaciąć, bo jak nie, dzwonię na policję. Nie, dzwonię do klub fitnessu. Oni tam z tobą zrobią porządek. Za daleko, Maro, za daleko. A, za daleko. Ha,
kurwa. Jest! Jest! Kto tu rządzi? Żadne garnki, żadne ulepszenia, słuchajcie. Super! Jest. Jest, super, udało się. Jak się cieszę. O matko. Subli, witam serdecznie. Przychodzę, a tu pok, czempik. No widzisz, udało się, dziękuję. To przynieśliście mi szczęście. Jest. Ja pierdykam, udało się w pełnym skillu. Tiboruś, witam serdecznie, dziękuję. Siedzi, mamy to. Jest, Florian, udało się, słuchajcie. Już kurczę na ostatku, słuchajcie, tych punktów skupienia, nie? Jest. Zajebiście, ale się cieszę. Zmienię sobie już strój, bo go nie potrzebuję, a nie lubię. O, jest. Jezu, tak się bałem tego bossa, a się udało. Mamy to, mamy broń. W końcu mamy broń, którą będę mógł mierzyć się z bossami na tym wyzwaniu. Jest, super. Kurczę, cieszę, dziękuję Wik. Dziękuję Wikuś. Co tam Subli? Jak tam dzionek minął? Witam serdecznie. Adek, hej! Atku, witam też. Co tam Atku u ciebie? Poruchane jednym słowem, dokładnie jakby to powiedział Shanti. Dokładnie, ja pierdyko, ale się cieszę. Tiboruś, co tam u ciebie słychać? Ja, ale moc, cieszę się, niesamowicie się cieszę z tego powodu. Kurczę, mamy to. Ja pierdykam, dlatego kocham te Souls-like'i, te wyzwania. Może mam jakieś kurcze wynaturzone zboczenie na temat tych wyzwań, ale słuchajcie, daje mi to tyle satysfakcji, jak żadna inna gra, nie? Na takim wyzwanku pokonać takiego przeciwnika. 70 punktów, jak to Floriano mówi, mu zabierałem, a i tak go pokonałem. Krwawieniem, ale... To dzięki też Jewosinowi, bo Jewosin mi podpowiedział trochę, jaki tutaj wybrać sobie ten popiół. Żeby ta katana jakoś siekała. Amaro oczywiście nie chciał ulepszyć. Jakbyśmy ulepszyli jeszcze tam katanę, to zdecydowanie by nam lepiej szło, nie? Na pierwszym poziomie. Yeah. Gruby przegrał z nadwagą, dokładnie. Super, 25 minut. Słuchajcie, transmisji. Gruby leży i kwiczy. Super, ale się cieszę. Słuchajcie, mega. Dlatego już, słuchajcie, ogłaszam zawieszenie broni, słuchajcie. Stan wojenny możemy zakończyć jak na razie dzisiaj. Jutro wrócić do Horizon Forbidden West. Bo już myślałem, że jeżeli grubego nie pokonam, to stan wojenny na tym kanale oznacza to, że prowadzimy cały czas transmisję z jednej gry, tak, póki nie przejdziemy danego przeciwnika. Ale dzisiaj mogę ogłosić, słuchajcie, zawieszenie broni. Okej, moi drodzy, w tym momencie sobie zakończymy nasz materiał z serii Elden Ring bez levelowania, tak? RL1. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Zapraszam do kolejnych hardkorowych odcinków z tej gry, jakże innych, na moim kanale. Dziękuję jeszcze raz za poświęcony czas i do następnego. Cześć!